Witam, tu pan Bartek ze Stowarzyszenia Otwarta Wieliczka. Jesteśmy w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka. Są ze mną mieszkańcy ulicy Dębowej. Domagają się więcej jawności co do przebudowy drogi, co się w ogóle ma dziać przy ulicy Dębowej i ulicy Wygodzie. No i składane jest pismo do pana burmistrza właśnie z prośbą o to, żeby wyjaśnić mieszkańcom, co ich czeka. Jest pan Marian. Panie Marianie, o co chodzi w tym piśmie? Chcemy przedstawić panu burmistrzowi prośbę w związku z informacją, która wypłynęła na sesji 18 grudnia, że zarząd dróg dał pozwolenie na wykonanie, na wjazd na budowę dla dewelopera i na wykonanie drogi przez dewelopera, co jest protestowane od 2018 roku przez wszystkich mieszkańców, łącznie z tym, że pan burmistrz Kozioł na łamach prasy też się wyraził, że popiera protest mieszkańców w związku z tym, że ulica nie spełnia żadnych warunków, żeby takie coś można było dokonać, bo to jest ulica zamknięta, czyli ślepa. W wielu miejscach nie przekracza 2,20 m czy 2,30 m szerokości. Większość domu po jednej stronie jest w depresji, że tak można powiedzieć. I wszystko, co by się wiązało z poszerzeniem czy puszczeniem jakiegokolwiek ruchu ciężkiego, powoduje degradację i zniszczenie domów, a jednocześnie ta ilość mieszkańców, która jest, już powoduje, że jest wszystko zablokowane, zakorkowane, łącznie z wyjazdem, a jeżeli wygeneruje się wjazd na ulicę Dębową dla dewelopera bloków, które mają być wybudowane na terenie sołectwa Czarnochowic, z wjazdem na ulicę Dębową, spowoduje po prostu, że tak powiem, kolokwialnie unicestwienie niecałkowicie ruchu i życia dla nas, a nade wszystko jest problem dla nas taki, wynikający ze strony głównie zarządu dróg, że monitorują mieszkańcy zarówno ulicy Dębowej i Bogucic, jak i deweloper, mają dostęp do ulicy Spadowej, która jest alternatywą drogą łączącą działki dewelopera i pozostałych mieszkańców i którą wyjątkowo przemilcza się, żeby wykonać. I to pytanie chcemy zadać panu burmistrzowi, nadmieniając jeszcze, że pan burmistrz obiecał, że po prostu jest z nami w proteście i że nic nie będzie zgodne zrobione, co nie jest zgodne z wolą mieszkańców. Tak. Ja dodam tak, że najgorsze z tego, co wiem, to jest to, że jest brak jawności. Po działkach mieszkańców chodzili ostatnio geodeci, coś tak wymierzali. Nikt nie zaliczył. Nie było żadnych konsultacji. Może też zapytam pana radnego, panie Pawle, bo też ja pamiętam rok temu tu w magistracie było takie spotkanie z mieszkańcami, przyszło chyba z 50, może nawet 100 osób. Mieszkańcy domagali się właśnie konsultacji, że jeżeli coś ma być robione, jakaś droga, to żeby ludzie wiedzieli, czy im grożą wywłaszczenia, czy nie grożą. A chyba takich spotkań konsultacyjnych nie było. Ja sobie nie przypominam takich spotkań. Klub radnych, do którego należy, składał interpelację w tej sprawie, na tym, proponując to, co pan Marian przedstawił tutaj, to rozwiązanie z ulicą Spadową, bo to jest chyba najlepsze rozwiązanie, które nie będzie blokowało inwestycji, będzie pozwalało na realizację inwestycji, a uporządkuje ten ruch drogowy, który, te zagrożenie dla ruchu drogowego, które ma być na ulicy Dębowej. No to miejmy nadzieję, że te działania coś dadzą, że nie będzie ukrywanych działań przeciwko mieszkańcom, bo niestety jest taka sytuacja, że idą święta, a mieszkańcy są w niepokoju. Zostaliśmy przed aktem dokonanym postawieni poprzez pomiary, które były w poprzednim tygodniu. Ja dodam jeszcze tylko tyle, że to nie pierwsza taka sytuacja, że rok, dwa lata temu podobna sytuacja miała miejsce na ulicy Długiej, że też mieszkańcy byli zaskakiwani, nie wiedzieli do samego końca, ile będzie im zabrane. Ale ja mówię o Długiej, po prostu już wszystko przeszło i tam były duże wywłaszczenia, niszczono, jak się okazało, później bezsensownie mieszkańcom ogrodzenia, dlatego mieszkańcy chcieliby wiedzieć, też brać udział w projektowaniu tego. No to tyle, dziękujemy za uwagę, pozdrawiamy z Urzędu Miasta. Niestety burmistrz Artur Kozioł nie wyszedł do mieszkańców, by osobiście odebrać pismo, odesłano ich do Dziennika Podawczego. A całe zamieszanie wynika z tego, że urząd podpisał z deweloperem umowę, o czym była mowa podczas ostatnich obrad Rady Miejskiej. W ciągu tej ulicy buduje deweloper, inwestor budynki.
dostał umowę, zakres realizacji tego przedsięwzięcia, tej inwestycji drogowej określony jest w warunkach między umową między inwestorem a zarządcą drogi. Tam powstała taka umowa. Umowa określa zakres, jaki będzie realizował inwestor inwestycji niedrogowej, czyli będzie tam na pewnych odcinkach droga 5-metrowa w formie mijanek, pozostała droga będzie miała 3,5 metra, będą wykonane zjazdy i nowa nawierzchnia i będzie skrzyżowanie z ulicą Wygoda przebudowane. W tym momencie opracowywany jest projekt, jest to umowa z RIDOSKA, czyli będzie zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i po opracowaniu projektu i wykonaniu i uzyskaniu pozwolenia na budowę inwestor inwestycji niedrogowej wykona zadanie polegające na rozbudowie drogi. Otwarta Wieliczka. Dbamy o wspólne dobro.